Cześć, siema, witam, z tej strony Karol Znicz. Pod ostatnimi filmami dużo osób mi pisało, żebym zrobił film z zaletami naszego pięknego miasta. Więc pomyślałem, co mi szkodzi? Nie mogę cały czas narzekać, więc w końcu trzeba powiedzieć coś pozytywnego. Jednym z największych plusów tego miasta jest ikoniczne jedzenie. Serio, czasem w jakichś rozmowach jestem taki dumny z tego, że na przykład mamy coś takiego jak... pasztecików. Po prostu chyba nie znam osoby, która je pasztecika i... nie chcę, już niedobre. To jest pyszne, każdy to lubi. Nie wiem, wychodzisz ze szkoły, a... pasztecik. Idziesz do kina, a... pasztecik. Jesteś... gdziekolwiek w mieście, wszędzie są te paszteciki, to jest coś pięknego. I obok tego jest kolejne niesamowite danie, jakim jest frytbuła, której koncept zrodził się właśnie w naszym pięknym mieście. Ja nie wiem, jak inne miasta funkcjonują bez tego dania, które jest szybkie, tanie, dobre. Co najważniejsze, najadasz się tym, jakbyś, nie wiem, zjadł 10 dań innych. Ilu osobom to uratowało życie w jakimś nocnym trypie, pijanym kompletnie, wchodzisz do raba, poprosiłbym frytbułę, zjadasz ją i od razu... O, dzień dobry, proszę państwa, miłego wieczoru życzę. Polecam i pozdrawiam. Piotr Franczewski. Pewnie dużo osób się ze mną nie zgodzi, ale moim zdaniem Szczecin dostarcza niesamowicie śmiesznych doznań zapachowych. Nie dość, że jak już idziesz sobie po ulicy, czujecie... gówno. Oczywiście. Jak na Szczecin przystało. Ale idąc parę metrów dalej, wchodząc w inną uliczkę, nagle... czujesz zapach czekolady. Moim zdaniem jest on obrzydliwy. W takim momencie cofam się do tej uliczki z gównem. Ale znam parę osób, które mówi, że czekolada, to jest jedyne miasto, które możesz wyczuć po prostu. Do you smell it? Mamy w miarę dobre położenie na mapie. Oczywiście wiem i jestem świadom, że dużo osób nie chce jeździć do tego miasta, bo jesteśmy daleko i każda podróż pociągiem z innego miejsca w Polsce wiąże się z tym, że trzeba przejechać przez Poznań, a no jak już jesteś w Poznaniu, to trochę bez sensu jechać do Szczecina. Dlatego jesteśmy trochę skopanym miastem. Ale... spójrzmy na pozytywy takiej sytuacji. Możemy codziennie sobie wsiąść na rower i jesteśmy w Berlinie. Od razu! Na hulajnodze nawet dojedziesz, jeżeli się postarasz. Czasem w godzinach szczytu łatwiej jest dojechać do Berlina niż na prawobrzeże. Jak chcemy pojechać w góry, też nie mamy jakoś super daleko. I do tego jesteśmy nad morzem. A co najważniejsze, jesteśmy z dala od całego wschodu Polski, więc nie mamy żadnego kontaktu z pradawnymi ludźmi. I no, moim zdaniem jest to na duży plus. Jak już wspomniałem o prawobrzeżu, to trzeba zaznaczyć, że Szczecin włożył duży wkład, żeby byli oddaleni jak najbardziej się da od centrum. No oczywiście, najlepiej by było, jakby go w ogóle nie było w Szczecinie, bo serio, wszyscy chyba w tym mieście się za nich wstydzą. No ale no, nie mamy na to wpływu. Najważniejsze jest, że jest oddalone mostem. I często tym ludziom nie chce się przyjeżdżać do cywilizacji. Nie, no dobra, żartowałem. Jak coś, to wszyscy was kochamy. To taki mem szczeciński, musiałem to zrobić, serio. Everybody loves you, but nobody likes you. Jako jedne z nielicznych miast w Polsce mamy wojny gangów, a dokładniej kebabowych gangów. Szczecin dzieli się na trzy obozowiska. Kastę uczonych, czyli tych, którzy jedzą w Barrabie. Kastę wojowników, czyli tych, którzy jedzą w McQuacku. Oraz ludy dzikie, czyli ci ludzie, którzy stołują się w takich typowo tureckich kebabach. W tym obozowisku króluje Wernachory. Każdy z nich ma w jakimś stopniu rację, ale no wiadomo, że jednak uczeni wiedzą, co robią. Jak gdzieś miałem książkę, zaraz wam coś przeczytam, bo to jest dość duża ciekawostka. Barrab, niegdyś nazywany świętą przystanią, znajdował się na zachodzie Polski. Ludzie zjeżdżali się z całego świata, żeby zasmakować jego smakołyków. Zasmakować smakołyków. W pewnym momencie legenda o nim rozrosła się na taką skalę, że ludzie zaczęli rozkładać obozowiska wokół niego. Niektórzy nie chcieli opuszczać tego miejsca w żadnym wypadku i postanowili zbudować tam trwałe domy. W ten sposób powstała osada wokół Barraba, która wraz z latami zaczęła się rozrastać i rozrastać, aż właściciel tego pięknego przybytku postanowił, że trzeba ją jakoś nazwać i uznał, że odpowiednią nazwą będzie właśnie Szczecin. Czyli z takiej mądrej księgi wszyscy możemy się dowiedzieć, że Szczecin tak naprawdę opiera się na Barrabie. I to jest właśnie Szczecin. Wszyscy pozytywni, zobacz. Teraz podpunkt dla wszystkich osób, które uważają, że w Szczecinie nic się nie dzieje. Jest tutaj tyle śmiesznych atrakcji, do których można pójść raz ze znajomymi. Rzut sikierą! Paintball czy jakieś tam inne survivale. Wspinaczki w kulach Marsjanina. Piękne miejsca kultury, takie jak na przykład Pionier, kino na zamku, Filharmonia. Mnóstwo ciekawych kawiarni, między innymi Bardzo Dobrze albo Przystań. Mamy najwyższe bungee na świecie. A ty mówisz, że... nie, moim zdaniem w tym
mieście nic się nie dzieje. No naprawdę, najwyższe bungee na świecie to jest nic. No, to zdecydowanie. A nawet takie miejsca, które wydają się nudne, jak podziemia Szczecina albo to muzeum obok Filharmonii, są niesamowitymi miejscami, do których warto pójść i zobaczyć, bo dowiesz się dużo ciekawych rzeczy i naprawdę nie pożałujesz tego. Teraz podpunkt, który wszystkie pieski bardzo lubią, czyli że mimo faktu, że jesteśmy no, w miarę rozwiniętym miastem, ale jednak mamy masę zieleni, która nie jest jakimś tam byle głównym, jakieś tam parę drzew, ale naprawdę mamy takie piękne miejsca, i dzikie, i publiczne, to jest coś niesamowitego. Najważniejszą zaletą i coś dzięki czemu kocham to miasto, to fakt, że jest na tyle nienormalne i chore i obrzydliwe, że aż się w nim dobrze żyje i masz takie Szczecin, moje miasto, ta, no to tu. Największe dildo na świecie Szczecin! Co to jest? Co to kurwa jest? Najodbrzydliwsza atrakcja w największej galerii handlowej? Oczywiście, że Szczecin! Wygląda jak jakaś moszna słonia. Nawiedzona staruszka, o której słyszała cała Polska. Szczecin! A dokładniej pani Balbina, która dzielnie wraz ze swoim perpetuum mobile walczy z komunikacją miejską od lat. I chyba wszyscy dostrzegamy, że ona wygrywa tą wojnę. Ostatnio się mniej pojawia, ale mi się wydaje, że ona szykuje coś większego. Nie wiem, armię zbiera czy coś takiego. W Warszawie mnie wpuszczają, w całej Polsce mnie wpuszczają, tylko w Szczecinie wymyślili. Nasz główny stadion nazywa się Netto Arena! Kiedyś było dumne! Azoty Arena! Ale nie! Teraz mamy Netto Arena! Netto! Co, jak kurwa idę na koncert, to chcę sobie zrobić zakupy? Kupić coś tam, nie wiem, mleko na przykład? Nie, ja idę na koncert! Rozumiem, że to jest sponsor, ale Netto Arena! Bez przesady, no trzeba mieć trochę honoru. Co będzie kolejne? Biedro Stadion? Czy może od i do cmentarz? No i kończąc, nie wiedzieć czemu w Szczecinie przedszkole zorganizowali w klubie. Jako ostatni podpunkt chciałbym zaznaczyć, że jednak w stosunku do innych miast mamy małą ilość ludzi. Wszyscy są w ogóle z innej czapy, każdy jest jakiś inny. To jednak czasem potrafimy się tak zgrać i tak poczuć, że ej, często w Polsce coś się słyszy o tym mieście, nawet jeżeli negatywnego, to i tak się słyszy, to jest ważne. No i w ogóle nieraz na mieście widać jakieś chore akcje, które się dzieją. Cheers! Podsumowując, cieszę się, że mieszkam w tym mieście i myślę, że ty także powinieneś to docenić. Życzę wam miłego funkcjonowania w tym przedziwnym tworze. Mam nadzieję, że będziecie próbować wpływać na to miasto pozytywnie. Jeżeli narzekacie na to miasto, to postaracie się to zmienić. Bo nie ma sensu gadać cały czas, że jaki on jest zły. Dziękuję, cześć, siema, elo. Pachnę papierosy i Chanel. Profity nie przychodzą same. Wszystko sam wziąłem, nic nie dostałem, a sam tu zostaję na stałe. Pachnę papierosy i Chanel. Profity nie przychodzą same. Wszystko sam wziąłem, nic nie dostałem, a sam tu zostaję na stałe. Pachnę papierosy i Chanel. Profity nie przychodzą same. Wszystko sam wziąłem, nic nie dostałem, a sam tu zostaję na stałe. Pachnę papierosy i Chanel. Profity nie przychodzą same. Wszystko sam wziąłem, nic nie dostałem, a sam tu zostaję na stałe.